Rozmowa dnia. Radosław podsiadły. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dzisiaj lider Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lipiec. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa. Rząd przyjął założenia przyszłorocznego budżetu państwa. Dochody mają wynieść ponad 355 miliardów, wydatki 397 miliardów złotych. To oznacza, że deficyt nie przekroczy w przyszłym roku 41,5 miliarda złotych. Pani premier zapewnia, że na wszystkie wydatki pieniędzy wystarczy. Tak, to dobra wiadomość. Ja jestem przekonany, że ten wstępny projekt budżetu, który teraz będzie poddany konsultacjom społecznym, jest dobrym prognostykiem na Najbliższą przyszłość, a więc na 2018 rok, na no ten wskaźnik główny budżetowy, jakim jest deficyt, jest na poziomie, że tak powiem, przyzwoitym. On spełnia wszelkiego rodzaju kryteria zgodne również z wytycznymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z regułą stabilizacyjną wydatków, nie przekracza 3% produktu krajowego brutto to jest poziom, ten, który został określony jako 41,5 miliarda, poziom chyba 2,7% produktu krajowego brutto, więc to jest dobry wskaźnik, ale ja myślę, że ważniejsze są też inne wskaźniki makroekonomiczne, które tam zostały zapisane. Przyzwoity wzrost gospodarczy założony na poziomie 3,8%, stopa bezrobocia 6,4%, więc jeszcze niższa niż ta, która wczoraj została potwierdzona przez Główny Urząd Statystyczny, a zapowiadana przez rząd poziom 7,1% najniższy w dotychczasowych dziejach wolnej Rzeczypospolitej. No ale myślę, że też w miarę przyzwoity jest wskaźnik inflacji założony na poziomie 2,3%. No właśnie, tu jest pewien problem, bo do tej pory mieliśmy deflację, co oznaczało, że ceny utrzymywały się mniej więcej na tym samym poziomie, co oznaczało, że stopy procentowe były niskie, a więc kredyty na przykład były tanie. Teraz 2,3% inflacji ma nastąpić w przyszłym roku. No ale to roku. myślę, że to jest jest zapowiedzią dobrego rozwoju gospodarczego, wzrostu gospodarczego, stabilnego, płynnego wzrostu gospodarczego, o czym premier Mateusz Morawiecki, omawiając właśnie te, ten wstępny projekt budżetu między innymi między innymi mówił, to jest dobry, dobry projekt, albowiem zakłada przede wszystkim to, że będzie kontynuowany program Rodzina 500 plus 25 miliardów złotych, zapisano w tym budżecie na te pieniądze, no już kolejne. Rok budżetowy znajdują się bez żadnego problemu, wbrew temu, co wcześniej mówiła opozycja. Budżet również uwzględnia zmiany związane z obniżeniem wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat, dla mężczyzn do 65 lat, ale również uwzględnia podwyżki rent i emerytur w 2018 roku. Uwzględnia również wzrost wydatków na obronność, wzrost o 4 miliardy złotych. To jest dosyć Pokaźna kwota. Zapowiedziane są również w tym budżecie podwyżki dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń dla. Sfery budżetowej. To jest kwota 6,3 miliarda złotych, o ile dobrze pamiętam. A więc to będzie dobry budżet, budżet prorozwojowy, budżet prospołeczny i jestem przekonany, że jeśli w wyniku konsultacji społecznych uzyska on dobrą opinię, będzie takim budżetem, który zostanie przedłożony Sejmowi i przez Sejm. Wspomniał Pan, Panie Pośle, o zwiększonych wydatkach na emerytury i renty. I tutaj chyba ważny czynnik to znaczy to, że wydatki na emerytury i renty mają być wyższe o 19 miliardów złotych, ale 9 miliardów to są, to są wydatki wynikające z obniżenia wieku emerytalnego, czyli de facto realnie o 10 miliardów złotych emeryci i renciści dostaną więcej. No, dokładnie, dokładnie tak. To są znaczące środki finansowe. Też miało ich w budżecie nie być. Okazuje się, że ten budżet jest budżetem stabilizacji. No, i warto o tym przypomnieć to, co nie udawało się przez 8 lat rządów naszych poprzedników, a więc Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, uczynić, a więc przede wszystkim uszczelnić system podatkowy. To dzisiaj staje się faktem. No, jest zapowiedź Komisji Śledczej do spraw VAT-u, bo tutaj były największe przekręty i tutaj dzisiaj Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma największe uzyski w budżecie państwa jestem przekonany, że ten system nadal będzie doskonalony wszystkie luki podatkowe, które zostały gdzieś, nie wiadomo, czy świadomie, czy też nieświadomie zapisane. W polskim prawodawstwie. One będą podlegały specjalnemu monitoringowi i będziemy te sprawy na bieżąco w polskim Sejmie monitorować również, jak i dokonywać zmian w ustawodawstwie podatkowym. No tak, aby przywrócić również i w tej dziedzinie sprawiedliwość, bo dzisiaj do tej pory, do tej pory mieliśmy dużo niesprawiedliwości i minister finansów i rozwoju te sprawy dokładnie monitoruje, czyli dokonuje przeglądów i Przedkłada parlamentowi stosowne projekty ustaw, tak aby można było ten system dokładnie uporządkować. Wicepremier Mateusz Morawiecki chwali się również tym, że lepiej działają, bardziej efektywnie działają służby celno-skarbowe, bo to nie tylko uszczelnienie samego no, systemu. To każdy z nas widzi, że dzisiaj wreszcie, wreszcie na polskich drogach spotykamy inspekcje celne, które od tej strony również dbają o dochody budżetu tak aby y, tak zwany przemyt... Ograniczyć w sposób maksymalny. No, dzisiaj również i administracja skarbowa pracuje na znacznie wyższym poziomie, bo te wszystkie sprawy są też dokładnie dokładnie pilnowane. No i przywrócenie tej sprawiedliwości polega związane jest przede wszystkim z tym, że dzisiaj jest coraz mniej w tym systemie podatkowym, tak zwanych grubych ryb, które były do tej pory. Wolne, nikt się ich nie czepiał, a tak naprawdę państwo było na utrzymaniu. Ludzi tych uczciwych, którzy skrupulatnie wywiązywali się ze swoich zobowiązań. Natomiast ci, którzy dokonywali przekrętów na różne sposoby, oni jakoś byli wolni od tych zobowiązań, które się państwu należą. I dzisiaj ta sprawiedliwość tej materii też jest przywracana. Służby... To jest w moim przekonaniu bardzo dobry sygnał. Służby celno-skarbowe spowodowały też coś, co widać na polskich ulicach, a właściwie coś, czego już nie widać. Komunikają nielegalne punkty hazardowe z nielegalnymi maszynami. Słyszymy co chwila komunikaty o zajętych kolejnych maszynach. No kolejnych maszynach znikają. Strony internetowe, gdzie uprawiany był na szeroką skalę hazard. Tutaj te służby też mogą się poszczycić znacznymi osiągnięciami. Do tego była potrzebna nowelizacja ustawy, którą poczyniliśmy w ubiegłym roku i efekty tej ustawy są bardzo przyzwoite. Nie tylko w sensie przecież finansów publicznych, bo to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, ale przecież również i w sensie społecznym Zależnie od hazardu ostatnimi czasy wskazywało, że to jest bardzo duży odsetek ludzi i z tym trzeba było walczyć. To jest zjawisko dosyć chorobliwe i w moim przekonaniu to, że państwo dzisiaj przykłada swą rękę do tego, aby o ten. Rynek usług hazardowych. No niestety on, on, on funkcjonuje, żeby on był też pod szczególną kontrolą państwa. Panie pośle, warto wspomnieć o jeszcze jednej sferze wydatków, o której nie powiedzieliśmy do tej pory, a właściwie o wzroście o niemal 6 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia. Tak, to też ważna, dobra, dobra wiadomość, że rzeczywiście państwo będzie wspierać tutaj również wszelkiego rodzaju programy profilaktyczne, będzie wspierać również zakup. Sprzętu diagnostycznego do publicznych szpitali, bo dzisiaj przecież ten rynek usług medycznych w dużej mierze oparty jest na nowoczesnych technologiach i te procedury też są bardzo kosztowne. A więc jest to wręcz konieczność tego, aby można było zadbać o kondycję systemu ochrony zdrowia w sensie finansowym. I te 6 miliardów złotych, o których Pan Redaktor wspominał, to jest dosyć pokaźna kwota, która z całą pewnością przyczynił się do tego, że kondycja służby zdrowia w Polsce się poprawi. Panie pośle, zbliża się rocznica podpisania porozumień sierpniowych i pojawiają się znowu spory i niesnaski jednocześnie w tym samym miejscu uroczystości w Gdańsku. Te główne uroczystości chciały organizować NZZ, Solidarność i KOD. KOD ostatecznie wczoraj się wycofał z tej kontrmanifestacji, bo to chyba kontrmanifestacja miała być. No wycofał się, bo został do tego przymuszony z mocy prawa na skutek decyzji wojewody. Pomorskiego, który to wojewoda uchylił wielce kontrowersyjną decyzję administracyjną prezydenta Gdańska i równocześnie zostało przyznane sprawę cyklicznej manifestacji dla Solidarności. Tam przecież Solidarność zawsze była. Gospodarzem tych uroczystości, i tak to, tak to powinno być. Dzisiaj przyznawanie się do Solidarności, no, no przypomnijmy sobie, co to jest z organizacja KOT. To jest totalna opozycja wspierana przez dawnych UBEKów, yy, y, y, byłych milicjantów, yy, i to jest rzecz y, no niesłychanie dramatyczna, że dzisiaj oni usiłują zagospodarować y, to duże osiągnięcie. Przemian ustrojowych, które były poprzedzone właśnie gdańskimi strajkami w 1980 roku, ale przecież ta kulturowa, ta spuścizna walki o wolną Polskę sięga jeszcze znacznie głębiej. Dzisiaj chęć zagospodarowania tego przez KOT jest jakimś kuriozum, rzeczą niesłychaną. Mnie się to przypomina taka sytuacja z 1982 roku, kiedy właśnie tego typu ludzie opanowali Plac Solidarności w Gdańsku, kiedy nie można się było zbliżyć do krzyży gdańskich z tego względu. To był stan wojenny, ja sobie przypomnę. No i właśnie dzisiaj taką sytuację Kot nam chciał zgotować, aby odsunąć tych, którzy rzeczywiście są związani z Solidarnością. No, bardzo jasno w tej materii wypowiedział się pan Andrzej Gwiazda. Bohater tamtych czasów, jak i wielu innych ludzi, którzy czasy pierwszej solidarności dokładnie nie tylko pamiętają, ale byli czynnymi uczestnikami wydarzeń z 1980 roku. Bardzo dobrze się stało, że decyzja wojewody jest właśnie taka, a nie inna. Ona nie jest żadnym zaskoczeniem. To pokazuje również na to, że ustawa o zgromadzeniach publicznych, która została Przeprowadzona przez obecną większość sejmową jest dobrym rozstrzygnięciem, bo rzeczywiście chroni praw, chroni pewnych wartości, również tych, którzy zawsze organizowali w danych miejscach manifestacje patriotyczne, i dzisiaj pozbawienie ich tych praw byłoby rzeczą nieudolną. Zresztą, w moim przekonaniu, to rozstrzygnięcie wojewody pomorskiego jest również korzystne dla. Kodu, bo ja sobie nie wyobrażam, co by tam się działo 31 sierpnia, wtedy, kiedy rzeczywiście kot by tam zafunkcjonował jako gospodarz tych uroczystości. Pamiętajmy, że to święto. Bo to jest jednak święto, to jest święto państwowe, Dzień Solidarności. Sama nazwa sugeruje, kto powinien tak. być gospodarzem. Kto, tej kto, kto powinien być tam gospodarzem i stoczniowcy by tego nie darowali tym, którzy chcieli zawłaszczyć rzecz świętą dla polskiego narodu. Dziękuję bardzo. Gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce był lider Świętokrzyskiego wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości poseł Krzysztof Lipiec. Dziękuję, Dziękuję bardzo.